Cześć, witam bardzo serdecznie na moim vlogu Dubaj po mojemu. I dzisiejszy odcinek będzie taki bardziej informacyjny dla osób, które myślą o tym, żeby przeprowadzić się do Dubaju. Nie będzie to żadna atrakcja czy ciekawe miejsce, ale będzie to odcinek przeznaczony dla osób, które chcą się przeprowadzić i będą szukały jakiegoś lokum, gdzie by tutaj w Dubaju mieszkać. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Więc pierwsze pytanie, czy rynek nieruchomości różni się od rynku europejskiego? Jeżeli chodzi o Polskę, to nie mam doświadczeń. Już dawno w Polsce nie mieszkałam, więc trudno mi powiedzieć. Mogę się tylko odnieść do Wielkiej Brytanii, jak to wygląda i jakie są różnice, jeżeli chodzi o szukanie mieszkania do wynajęcia. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tej tematyce. Wynajęcie mieszkania w Dubaju lub w willi, zależy co tam kto chce. Jeżeli ktoś był zainteresowany tematem kupna, to napiszcie w komentarzu i też taki odcinek przygotuję, może nawet w formie krótkiego wywiadu z jakimś tutaj godnym zaufania agentem nieruchomości. A dzisiaj o wynajęciu. Często pytacie, w jaki sposób szukać, na jakich stronach internetowych szukać takich ogłoszeń z mieszkaniami czy innymi nieruchomościami do wynajęcia. Ja osobiście polecam Bajut. Drugą platformą, którą polecę, to jest Property Finder. Osobiście wolę Bajut. Dlaczego? Już Wam mówię. Bajut ma trochę lepszy system komunikacji. Jest to szybciej można z tym agentem się skontaktować. Na platformie Bajut, jeżeli wybierzecie sobie jakieś ogłoszenie z nieruchomością, która Was interesuje, możecie wysłać maila, możecie zadzwonić, możecie napisać wiadomość na WhatsAppie. To tutaj funkcjonuje nie tylko, nie wiem jak w Polsce, ale w Anglii WhatsApp był raczej takich do komunikacji prywatnej z osobami, które się zna, nie biznesowo. Być może, że teraz po pandemii to się zmieniło, no nie wiem, bo myśmy tutaj wylądowali w czasie pandemii, więc może teraz WhatsApp jest już taką platformą zarówno na prywatne, jak i biznesowe kontakty, więc tu WhatsApp funkcjonuje w zasadzie w każdej branży. I jeżeli to robicie przez Bajut, jeśli wyślecie wiadomość na WhatsAppie, tam platforma generuje automatycznie treść wiadomości, w której jest link do tego ogłoszenia, które Was interesuje, i za chwilę dostajecie informację zwrotną, że tu jest numer kontaktowy do agenta i możecie się bezpośrednio skontaktować z agentem. Więc to jest dużo szybsze. Na Property Finder kontaktujecie się z Property Finder. Oni dopiero się kontaktują z agentem i dopiero wtedy odpowiada do Was agent. Więc tutaj ten czas oczekiwania od znalezienia ogłoszenia, wysłania wiadomości, że jesteście zainteresowani, a do momentu, kiedy do Was agent odezwie się z powrotem, no to to trwa dłużej. I on już się do Was zwróci z mieszkaniem, ale nie widać, skąd ten agent jest. Bardzo często oni już wtedy nie przysyłają tej wiadomości ogólnej ze zdjęciami z tego serwisu, z tego Property Finder, tylko już filmy i zdjęcia, które sami robią. Więc tu by trzeba było się ich pytać, z jakiej są agencji, bo potem no różnie może być. Zaraz Wam też opowiem, jaką myśmy mieli historię, bo jest to temat teraz bardzo na czasie, bo jesteśmy w trakcie szukania mieszkania, więc mówię Wam to na bieżąco, jak to wygląda dokładnie w tym momencie. To pierwsza rzecz, które platformy wybierać. Bajut, Property Finder. Nawet nie wiem, czy są jeszcze jakieś inne, bo ja nie szukałam. Te mi w zupełności wystarczyły i ja preferuję Bajut, bo tak jak mówię, kontakt z agentem dużo szybciej od momentu, kiedy to ogłoszenie znajdziecie. Następna kwestia. Jak szukać takiego mieszkania? Więc jeżeli znajdziecie mieszkanie, które czy willę, będę się starać tu mówić nieruchomość, bo nie każdy może będzie chciał mieszkanie. Tutaj znajdziecie najróżniejsze formy. To będą wille jednopiętrowe, dwupiętrowe, bliźniaki, mieszkanie apartamentowiec w wysokim budynku, w niższym budynku. No wszystko zależy, w jakiej lokalizacji będziecie szukać i od tego będzie uzależniona cena. Więc jeżeli jesteście zainteresowani cenami, to ja Wam tu nie będę podawać. Zobaczycie tutaj w czasie filmu, ja będę
pokazywać te wszystkie rzeczy, więc będziecie widzieć. A kto konkretnie już zainteresowany, no to wtedy sobie już możecie sprawdzać pod swoje indywidualne potrzeby. Te portale dosyć fajnie są skonstruowane, bo można wybrać, ile Was interesuje pokoi, czy mają być jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy w budynku, typu basen, plac zabaw dla dzieci, siłownia, w niektórych są jeszcze dodatkowo sauna, jacuzzi z sauną parową. Czasami jest pokój do gier, także to wtedy, w zależności od tego, co Was interesuje, możecie sobie to też zaznaczyć, ale osobiście odradzam zaznaczanie tych dodatkowych rzeczy, bo nie wszyscy agenci zaznaczają w mieszkaniu. Czyli te rzeczy są, ale kiedy wpiszecie w filtrze, że to Was interesuje, to mieszkanie może się nie pokazać. Więc lepiej sobie szukać bez takich szczegółowych filtrów. Ja używam tylko na ile pokoi i od minimalnej powierzchni mieszkania i maksymalną kwotę. I tutaj te filtry bardzo fajnie to wyszukują. Jeżeli znajdziecie lokal, który wam się podoba, ma tam te wszystkie udogodnienia, które Was interesują, cena jest odpowiednia, jest atrakcyjna, to osobiście polecałabym sprawdzić, w którym to jest miejscu na mapie, gdzie to jest zlokalizowane. Na platformie Buyout czy Property Finder będzie to tylko taka bardzo podstawowa mapa. Tam nie będzie widać szczegółów, jest to taka tylko graficzna mapa, to nie jest mapa satelitarna, więc nie zobaczycie, jak to miejsce wygląda dokładnie w tym konkretnym bieżącym momencie. Więc jeżeli nie znacie tego terenu, to wtedy szukacie to przez Google i sprawdzacie. To jest trochę jak taka praca detektywa, można powiedzieć, bo na co ja osobiście poleciłabym Wam zwrócić uwagę, co rzeczy istotne, o których możecie nie pomyśleć, a potem mogą naprawdę uprzykrzać życie. Więc pierwsza rzecz, kiedy szukacie na mapie, co jest dookoła, to przede wszystkim place budowy. Nawet można tam podjechać, zobaczyć, jak to wygląda, w jakiej odległości ta budowa jest, na jakim ona jest etapie. Często są tablice, na których są szczegóły, kiedy się zaczyna, a kiedy się kończy, i tak dalej, godziny pracy. Jeżeli takiego czegoś nie znajdziecie, to pierwszy budynek, jaki tam jest najbliższy, do ochroniarza, strażnika, tu wszędzie są, więc na pewno jakiś będzie, i jego zapytać, do której godziny trwa budowa, o której kończą, szczególnie jeżeli chodzi o godziny nocne, bo budowy tutaj w Dubaju trwają nieraz i praktycznie przez całą noc. Też zależy, jaki to jest etap budowy. Jeżeli to jest początek, stawianie fundamentów, to wiadomo, wtedy jest najgłośniej. Później, jak budują wyżej, no to są też inne jakieś zakłócenia i dźwięki, więc to też zależy. Jak budowa już jest w zasadzie skończona i tylko chodzi o zamknięcie budynku, to tu już można na to zwrócić mniejszą uwagę, bo tu wtedy już tego hałasu nie ma. Ten hałas się za chwilę skończy, jak już zainstalują okna i pozamykają tą całą przestrzeń budynku, tego szkieletu, to wtedy już taka budowa nikomu nie przeszkadza. Wiem, bo myśmy tutaj mieli przez 1,5 roku budowę i kiedy się wprowadziliśmy, no to no było głośno. Było głośno. Nie jesteśmy aż takiej bliskiej odległości, więc nie było u nas w sypialni słychać, ale na zewnątrz, czy jak na taras wyszliśmy, było słychać. A w momencie, kiedy już sam budynek stał, konstrukcja cała, to te odgłosy już nie są takie uprzykrzające życie, więc na to bym zwróciła uwagę. To jest pierwsze, budowa. Kolejna rzecz. W jakiej odległości są meczety? Bo tu meczety są na każdym kroku. No i może już większość z Was wie, że pierwsze modlitwy zaczynają się bardzo wcześnie, 4-5 rano, bo to też mają uzależnione od wschodu słońca, a to wiadomo, w ciągu roku się zmienia, ale tak średnio to będzie 4-5 rano, no i codziennie macie taką pobudkę, bo w ciągu dnia, no to wiadomo, takie modlitwy raczej nie przeszkadzają, chodzi tylko o ten pierwszy poranny, który jest, no naprawdę, no 4-5 dla mnie to jest za wcześnie, żeby się budzić i wstawać, zaczynać dzień. To też zależy od Waszych osobistych tutaj preferencji, kiedy zaczynacie dzień. Więc szukacie takich meczetów, w jakiej są odległości od tej lokalizacji tego budynku, który Was interesuje. Kolejna rzecz, na którą ja bym zwróciła uwagę, jeżeli macie dzieci i wybieracie szkołę, to popatrzcie sobie, w jakiej odległości są szkoły. I nawet zanim będziecie składać ofertę na wynajęcie, to
zobaczyć, czy jest miejsce w tej szkole dla waszego dziecka, jeżeli ta szkoła będzie wam odpowiadać. Na temat szkół, co, na co zwracać uwagę i jak to procedury tutaj wyglądają, to też nakręcę dla was specjalny odcinek. Kolejna rzecz to sklepy. Jak wam nie przeszkadza, jeżeli jest dużo osób, które teraz korzysta tylko i wyłącznie ze sklepów internetowych, nigdzie nie muszą chodzić, nigdzie nie muszą jeździć, po prostu zamawiają przez internet, więc nie będzie dla nich miało żadnego znaczenia, czy sklep jest gdzieś blisko, czy daleko. Ale jeżeli ktoś woli sam robić sobie zakupy, no to na pewno jest to bardziej praktyczne, jeżeli sklep jest gdzieś w niedalekiej lokalizacji, więc też warto sobie poszukać wtedy, gdzie tu jest najbliższy sklep spożywczy, jeżeli coś się zapomni, to ile mi to zajmie czasu, żeby gdzieś tam pojechać, czy podejść, żeby coś dokupić. To takie najważniejsze czynniki, na które ja osobiście zwracam uwagę i które moim zdaniem są istotne. Teraz, jeżeli chodzi o sam lokal, czego szukajcie w środku? Oglądajcie dokładnie sufity. Szczególnie tam, gdzie zobaczycie, że jest wycięta część, że się wyciąga, bo tam jest klimatyzacja. To ta część sufitu jest dostępna. Ten panel się ściąga i tam jest klimatyzacja. Zwracajcie uwagę na te miejsca, bo muszę powiedzieć, to była wielka niespodzianka i w zasadzie z kim nie rozmawiam, to wszyscy prędzej czy później mają problemy właśnie z tą klimatyzacją, że przecieka, że coś gdzieś pękło i po prostu leje się woda z sufitu. Więc oczywiście, no usterki się zdarzają, tak, ale jeżeli zobaczycie, że na takim suficie są plamy, są przebarwienia, ta farba zaczyna jakby trochę odłazić, ta struktura powierzchni w niektórych miejscach wygląda, że coś tam rośnie na tym, to już jest informacja, że tam się już coś dzieje. Nikt tego nie naprawia, to gdzieś kapie, podsycha, ale problem gdzieś tam pod sufitem jest. Więc ja na to zwracam uwagę. Po naszej sytuacji w styczniu, ci co mój kanał oglądają regularnie, to widzieli zdjęcia, jak nas zalało. I ja teraz zwracam uwagę na wszystkie ściany, tak na krawędzi, na wysokości cokolika. Bo jeżeli było zalanie od podłogi, no to oczywiście w rogach będzie się pojawiało, też znowu będą przebarwienia, będzie odłazić farba, więc to też jest informacja, że w ścianie jest wilgoć i nawet jeżeli agent wam mówi, my to wszystko naprawimy, my tutaj zrobimy totalny, gruntowny remont, ale my czekamy, aż będzie osoba, która podpisze kontrakt i my dopiero wtedy robimy totalną renowację. Więc nie dajcie się na to nabrać, to mieszkanie ma wilgoć, te ściany są mokre i pomalowanie takiej ściany nie załatwi problemu. Wiem z własnego przykładu, bo problem u nas jest i się nie poprawia sytuacja, a powiem nawet szczerze, że zaczyna się pojawiać też wilgoć w innych częściach tego budynku, więc jeżeli jest w jednym, to może być, że też będzie w innym miejscu. Więc na to bym zwracała uwagę, jeżeli chodzi o już same wnętrze. Plamy, przebarwienie, jakiekolwiek zmiany w struktury farby właśnie na suficie przede wszystkim. Boiler grzejący wodę. Zależy od budynku. No w naszym akurat jest w łazience. To też zobaczycie, bo to jest taki wycięty panel. Jego można wyciągnąć. I jeżeli też coś tam z nim już jest nie tak, to też będą przebarwienia. Będzie gdzieś ta woda kapać. Będą ślady po prostu, że gdzieś ta woda którędyś się próbuje wydostać. Więc to są takie najważniejsze punkty, na które ja zwracam uwagę. Oprócz tego, co robię. Jak już wszystko jest ok i nie widzę tutaj żadnych jakichś takich podejrzanych rzeczy na tych ścianach, lokalizacja odpowiada, to poleciłabym jeszcze sprawdzić na Google, wpisać sobie już wtedy konkretnie nazwę tego budynku i przeczytać review, przeczytać opinie na temat tego budynku, zobaczyć, kiedy one są, czy to są świeże, czy to są jakieś stare i sprawdzić, co ludzie piszą, którzy w tym budynku mieszkają lub mieszkali. Jakie są ich uwagi na ten temat. No i teraz opowiem wam sytuację, którą ja tu miałam na bieżąco, szukając mieszkania. Byłam w jednym mieszkaniu, bardzo piękny budynek, fantastyczny plac zabaw dla dzieci, taki w środku z klimatyzacją, który wygląda w zasadzie jakby, ma się wrażenie, że jest na zewnątrz, więc
fantastyczne dla dzieci. Układ mieszkania super, bardzo przestronne. Cena też była dosyć przyzwoita, jak na warunki dubajskie, więc nie porównujcie tutaj, bo po prostu porównuję do tego, co ogólnie tutaj mamy. Ale widzę, że w narożnikach, przy ścianach, w salonie i w każdym pokoju, i w sypialniach, i w pokoju, tym dużym pokoju, zaczyna właśnie w rogach, na wysokości cokolwiek odłazić farba. Tak się wybrzusza. No i pytam tego pana, agenta. Nawet nie pytam, tylko mu mówię. Widzę, że tu w tym mieszkaniu jest problem z wodą. Na co on mi odpowiada takim pewnym głosem: nie, 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 to było 3 lata temu. Tu się już nic nie dzieje. A ja mu mówię: okej, co chcesz mi powiedzieć, że przez ostatnie 3 lata landlord nie odmalował ścian po tej sytuacji z tą wodą? To więc on się zmieszał, bo widocznie każdy wtedy już: aha, no to fajnie, jak to 3 lata, to spoko. Ale to jest właśnie informacja na to, że landlord, jeżeli coś się będzie psuło w tym mieszkaniu, no to szansa, że wam coś tutaj wyremontuje, coś zrobi, za coś zapłaci. Jeżeli przez 3 lata farba zaczyna się wybrzucać ze ściany i nikt z tym nic nie zrobił. No więc się zmieszał, już nie wiedział, co powiedzieć. Ja mu od razu powiedziałam, że mieszkanie jest fajne, budynek jest fajny, ale mówię, nie wmówisz mi, że tutaj nie ma problemu z wodą, bo mówię, widzę, że jest problem z wodą. A on mi próbował wmówić tu, tak mnie zapewniał, takim stanowczym głosem, bardzo przekonywującym: nie, 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 my to wszystko naprawimy, bla, bla, bla. Ja powiedziałam, że dziękuję. Nie interesuje mnie takie mieszkanie. Druga sytuacja, też bardzo fajna lokalizacja, w zasadzie niedaleko, gdzie tu mieszkamy. I nie zwróciłam uwagi, bo ten meczet był malutki i był architektonicznie taki bardzo nowoczesny. Taki kanciasty, bez tych takich oryginalnych, bardzo standardowych w zasadzie większości kopuł. Nie miał tego. Więc tu miałam zmyłę. Nie wyczaiłam tego meczetu, ale akurat byłam w okolicy godziny 12. Teraz to chyba jest 12:20 czy 12:30. I wyszłam z tego budynku i się zaczęły modłę. No, było słychać bardzo, bo to w zasadzie ten meczet był zaraz obok tego budynku. To były dwa wysokie budynki, między tymi budynkami właśnie ten mały meczet, więc echo się pięknie niosło. Więc też odpada. To patrzenie na Google to jest jedno, ale potem, żeby się jeszcze przejść dookoła tego budynku, czy po tym terenie niedalekim, to też dobrze sobie to sprawdzić. Teraz jak wygląda sama procedura, jeżeli już zdecydujecie się? Wszystkie punkty macie odhaczone, wszystko sprawdzone, wszystko odpowiada. Nie ma żadnych śladów, że coś się dzieje, jest jakaś wilgoć, jakieś awarie czy uszkodzona klimatyzacja i chcecie teraz takie mieszkanie wynająć. Jaka jest procedura? Więc kontaktujecie się z agentem i mówicie, że jesteście zainteresowani tym mieszkaniem. O co warto zapytać przy oglądaniu mieszkania, to czy innej nieruchomości, to w ilu czekach właściciel mieszkania chce, żebyście płacili. Tu za nieruchomość, za wynajęcie, płaci się w czekach. Co oznacza? Jeżeli agent powie w jednym czeku, to znaczy, że musicie zapłacić za wynajęcie za rok w jednej opłacie. Na samym początku, podpisując kontrakt. Ta opcja bierze się z tego, że tu bardzo często w firmach takich korporacyjnych opłatę za mieszkanie ponosi właśnie pracodawca, więc jemu jest oczywiście łatwiej zapłacić za rok i mieć już to z głowy. I wtedy taka cena w jednym czeku jest w zasadzie niższa niż jeżeli chcecie więcej czeków. No tak po prostu jest. Jeżeli wam powie, że chce w dwóch czekach, no to znaczy, że będziecie musieli zapłacić za pół roku z góry i drugą połowę po jakimś tam określonym czasie, już wtedy negocjujecie to wtedy z landlordem. Czy to będzie po pół roku, czy po 4 miesiącach, to już trzeba wtedy dobrze sobie to ustalić. No i tak, tak samo, jeżeli 3 czy 4 czeki, czyli wtedy 1/4 płacicie z góry przy podpisywaniu kontraktu. Jakie są opłaty, jeżeli chodzi o wynajęcie? Tu są trzy rodzaje standardu nieruchomości przy wynajęciu.
nieumeblowane, w połowie umeblowane i całkowicie umeblowane. No nieumeblowane, no to wiadomo, ale tutaj ten standard w niektórych miejscach jest inny. W niektórych miejscach w Dubaju mieszkania nieumeblowane są to mieszkania, które nie mają mebli, ale mają sprzęt kuchenny AGD. Ale są też takie dzielnice, gdzie w tym mieszkaniu nieumeblowanym nie ma nic. Nie ma pralki, kuchenki, nie ma nic. Po prostu są meble kuchenne i zostawione miejsca na wstawienie sobie lodówki, kuchenki, zmywarki i pralki. I to trzeba sobie od razu ten koszt doliczyć, że to musicie kupić. I jak się wyprowadzacie, no to albo to zabieracie do następnego mieszkania, albo po prostu odsprzedajecie na przykład osobom, które po was się wprowadzą. To jest tutaj bardzo popularne. W połowie umeblowane, no to właśnie zależy. Zależy jaka dzielnica i jaki deweloper. Bo niektórzy deweloperzy sprzedają stan mieszkania już po oddaniu kluczy ze sprzętem właśnie AGD, czyli cała kuchnia jest wyposażona. Ready to move, czyli gotowa już, bierzesz klucze i wprowadzasz się, wszystko jest. Albo właśnie nie, no i potem właściciele nie kupują, bo nie chcą się w koszty ładować, niech sobie kupuje wtedy już wynajmujący. Więc tu mogą być różnice. Może być, że jest nieumeblowane i będzie miało sprzęt AGD. Może być, że będzie w połowie umeblowane i wtedy na pewno ma sprzęt AGD. A jeżeli jest napisane fully furnished, no to znaczy, że ma i AGD, i wszystkie meble. Łóżka, stół, sofy, fotele, w zależności jak tam sobie to właściciel wymyślił design tego mieszkania. Więc macie unfurnished, nieumeblowane, czyli nie ma AGD, semi-furnished, w połowie umeblowane, czyli kuchnia jest wyposażona, sprzęt AGD i fully furnished, wyposażona kuchnia plus wszystkie meble, które są potrzebne do funkcjonowania. Czyli bierzecie klucze i tylko wprowadzacie się ze swoimi rzeczami do szaf i wszystko załatwione. Teraz, jakie są dodatkowe koszty związane z wynajęciem nieruchomości w Dubaju? Więc w zależności od agencji mogą się różnić, ale przyjęte jest, że depozyt wynosi od 50% wartości rocznego wynajęcia tej nieruchomości. I teraz tak, najczęściej z tych ogłoszeń, które ja oglądałam, jeżeli mieszkanie jest unfurnished or semi-furnished, czyli nie jest w ogóle umeblowane, nie ma sprzętów AGD w kuchni, lub tylko są sprzęty w kuchni, to agencja bierze 5% depozytu od wartości rocznej wynajęcia mieszkania. Natomiast jeżeli mieszkanie jest fully furnished, czyli jest całkowicie umeblowane, tylko dostajecie klucze i wszystko już tam w tym mieszkaniu jest, to najczęściej agencja bierze 10% od wartości wynajęcia mieszkania. Następny koszt to DEWA, czyli podłączenie tutaj prądu, gazu, wody. DEWA charges, czyli opłaty za podłączenie tutaj gazu, prądu, to od apartamentu 2000, od willi 4000. I to jest depozyt, który potem jest zwracany, jeżeli się z tego lokalu wyprowadzacie. Podłączenie natomiast, żeby była woda, prąd i gaz, to od 100 do 300 dirhamów. No w zależności. To już jest wtedy opłata po prostu za uruchomienie. Tego gazu, prądu nie będzie, dopóki tego nie zarejestrujecie, nie wpłacicie tego depozytu i nie zapłacicie, nie poniesiecie opłaty za włączenie tego prądu, gazu i wody. Ejari jest to około 200-250 dirhamów. Jednorazowa opłata. I chiller fees. No tu w zależności od tego, czy to jest willa, czy to jest apartament, jak tą klimatyzację sobie ustawiacie. No właśnie, tu muszę trochę więcej czasu na ten temat poświęcić. Więc klimatyzacja. Jeżeli w ogłoszeniu jest napisane chiller free, to oznacza, że opłatę za klimatyzację ponosi właściciel mieszkania. Więc tu już Wam ten koszt miesięczny odpada. Koszt klimatyzacji, ktoś się zaraz zapyta, ile wynosi. No ja nie powiem, bo w naszym budynku
naszym mieszkaniu akurat ten koszt ponosi właściciel. Z tego, co zaobserwowałam, oglądając nieruchomości różnych deweloperów, to wygląda na to, że jeżeli jest to nieruchomość Emara, deweloper Emar nazywa się firma, to ten koszt klimatyzacji ponosi właściciel. Bo tak mamy w tym mieszkaniu i oglądamy mieszkania budowane, skończone przez tego samego dewelopera i jest to samo. Wszyscy agenci mówią, w tym budynku nie macie kosztów za klimatyzację. To w zasadzie wszystkie koszty dodatkowe, które trzeba ponieść przy podpisaniu kontraktu do wynajęcia nieruchomości w Dubaju. Z takich ciekawych rzeczy, to akurat dzisiaj rozmawiałam z jedną znajomą, bo przeprowadzili się 3 tygodnie temu do nowej willi. No i pytam się jej, czy tam już się urządzili w tym nowym miejscu. Powiedziała, że tak nie do końca, bo okazało się, że w zasadzie raz na tydzień mają jakąś usterkę. Mieszkają 3 tygodnie i każdego tygodnia coś się dzieje. Najpierw mieli problem z bojlerem do grzania wody. Zgłosili do właściciela, właściciel przysłał firmę. Firma dała właścicielowi znać, że opłata za wymianę tego bojlera będzie 900 dirhamów. Co oznacza właśnie, tutaj jest taki, nie wiem jak to jest w Polsce albo gdzieś indziej, gdzie mieszkacie. Jeżeli wiecie, to proszę napiszcie, bo to takie ciekawe informacje. Każdy kraj ma jakieś swoje prawa i zasady. Więc w Dubaju jest tak, że jeżeli coś się zepsuje i firma, która przyjdzie to naprawiać, wyceni tą naprawę na kwotę poniżej 900 dirhamów, to koszt ponosi wynajmujący mieszkanie. Jeżeli jest powyżej, no to koszt musi ponieść właściciel mieszkania. No więc tu kwestia tego, że firmę przysłał właściciel. I tak wygląda, że to jest firma, z którą on ma jakiś układ, bo wymiana takiego bojlera kosztuje dużo więcej. Na naszym przykładzie, u nas też był problem z tym bojlerem, w pewnym momencie zaczęła z niego kapać taka zardzewiała woda. Skontaktowaliśmy się z naszym właścicielem, przysłał, on ma tutaj taką też swoją firmę, która mu te wszystkie naprawy robi, i on poniósł koszt. Także to jest na pewno więcej niż 900 dirhamów, skoro on za to płacił, a nie my. A w jej przypadku powiedzieli, że to będzie 900, no to niech ona sobie płaci. Więc tu można oczywiście odwołać się i powiedzieć, że chcecie wziąć inną firmę, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest taka cena, czy po prostu chce was naciągnąć na ten koszt. Bo jakby nie było, naprawa bojlera, no to nie jest rzecz, którą raz, że może zepsuć wynajmujący, a dwa, płacicie za to i potem to musicie zostawić. No chyba, że macie miejsce trzymać ten zepsuty i po prostu podmienić, a ten działający wziąć ze sobą. Bo tak by na to wynikało, że tak można zrobić. Bo za nowy bojler zapłaciła właśnie ona, wynajmująca mieszkanie. W następnym tygodniu mieli problem gdzieś tam z jakimiś rurami, coś przeciekało. Też powiedzieli, że jest koszt mniejszy niż 1000 dirhamów, więc znowu oni musieli go ponieść. W tym tygodniu klimatyzacja, gdzieś tam coś nie działa w jednym pokoju, więc znowu przyszli, znowu powiedzieli, że 900 dirhamów, więc znowu mają dodatkowy koszt, więc tak to wygląda. Osobiście nie mieliśmy takiej sytuacji. Wszystkie naprawy, które tutaj były do zrobienia, ponosił właściciel, więc tu jakby jest w stosunku do nas bardzo uczciwy i przychodzi rzeczywiście ekipa, która to do porządku robi. I te koszty są wyższe niż 900, więc my nic za to nie płaciliśmy. Sam boiler, on chyba mówi, bo ten gościu, który przyszedł go instalować, to on mi chyba mówi, że sam boiler chyba 1500 dirhamów kosztował. A gdzie jeszcze robocizna za instalowanie nowego? Więc polecałabym po prostu powiedzieć, że okej, w takim razie my weźmiemy inną firmę, która potwierdzi, że rzeczywiście tyle kosztuje wymiana tego, co tam się zepsuło, plus robocizna za wymianę i instalację nowej klimatyzacji, czy właśnie tego bojlera.
Rzeczy, które często się psują w Dubaju. No to tak jak tu właśnie wspominam, jest to bojler na gorącą wodę i klimatyzacja. To są dwie rzeczy, które się tutaj najczęściej psują, z kim się nie rozmawia, no to prędzej czy później nastąpi ta usterka. No i trzeba się kontaktować z agentem, agent wtedy z właścicielem. No i tu się podejmuje właśnie takie kroki, o których Wam przed chwilą powiedziałam. Ciekawa jestem właśnie, jak to w polskich warunkach wygląda, czy procedura jest podobna, jakie są koszty, te dodatkowe, które trzeba ponieść i jakie usterki najczęściej występują właśnie w tym miejscu, w którym mieszkacie, bo wiem, że oglądają ludzie nie tylko z Polski, ale też z różnych innych stron świata, więc ciekawa jestem, jak to wygląda u Was. Jeżeli z tym tematem wynajęcia nieruchomości będą jeszcze jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Jeżeli bylibyście zainteresowani i na przykład skorzystać z kontaktów, które ja mam od agentów, z którymi tu aktualnie właśnie coś tam oglądam te mieszkania, więc widzę podejście tych agentów i tutaj też różnie to wygląda. Jest jedna ciekawa rzecz. Możecie wysłać zainteresowanie mieszkaniem i takich ofert złożyć, przypuśćmy, nie wiem, 10. I z tych 10 jeden agent się odezwie. No dziwne, prawda? No bo przecież wiadomo, że agentowi zależy, żeby wynająć. No bo na pewno ma prowizję od wynajęcia, więc ma to w swoim interesie. I zastanawialiśmy się, o co chodzi. Więc często jest tak, że te ogłoszenia są na taką przynętę. Czyli dają ogłoszenia, które już jest dawno nieaktualne, tam ktoś mieszka, ale jest, bo ma na przykład bardzo atrakcyjną cenę. Wy się kontaktujecie, potem agent wraca, no to mieszkanie nie, ale może takie, może takie, może takie. Ale jest też wiele ogłoszeń, na które w ogóle nikt się nie odzywa. I to tutaj nie rozgryzłam tego tematu. Być może uda mi się zrobić taki krótki wywiad właśnie z agentem nieruchomości. Może tu mi coś zdradzi, tajemnicę, o co w tym chodzi. No bo nie wiem. Mamy podejrzenie, że chodzi tylko i wyłącznie o to, że na portalu, na którym są te listingi, te ogłoszenia, jest po prostu więcej ogłoszeń. Wchodzisz, o kurczę, mają tam 100 stron nieruchomości, więc jest dużo. Ale tak naprawdę z tego to tylko 50% jest rzeczywiście na rynku do wynajęcia, reszta już dawno jest wynajęta. Więc tu też można trochę stracić czasu na wertowanie tych stron. No powiem Wam, aktualnie jak szukam, to więcej takich przypadków przydarzyło mi się na Property Finder. Na Buyout dużo mniej. Statystycznie porównując, ile szukam, to na Buyout było dużo mniej takich ogłoszeń, na które nikt się nie odezwał. A na przykład na Property Finder ten procent jest dużo wyższy. Dlatego ja osobiście polecam Buyout. Nie jest to żadna reklama, nie jest żadne to sponsorowany film. I na razie po prostu moje uwagi, moje doświadczenia i moje dla Was wskazówki. Dla tych, którzy będą tego mieszkania szukać. Jeżeli szukaliście mieszkania albo szukacie, znaczy inne platformy, które można polecić, bo jesteście z nich zadowoleni, to oczywiście też piszcie, bo ja też wszystkiego nie wiem. Tak jak mówię, ja się zaczepiłam na tych dwóch, bo one mi jakoś tak najbardziej tutaj podpasowały, ale być może są też inne. Nie szukałam, bo jakby tutaj tej potrzeby nie mam, żeby jeszcze z jakiejś tam innej, trzeciej platformy korzystać. Ach, sama procedura złożenia oferty. Więc jeżeli zapytacie agenta, w ilu czekach właściciel chce to mieszkanie wynająć, no i on na przykład powie, że tam w jednym, przypuśćmy, tak teraz daję przykładowo 170 tysięcy na rok w jednym czeku. No i możecie złożyć ofertę na tyle czeków, na ile tam po prostu Wam jest jakby wygodniej finansowo, tak, żeby tam się nie za bardzo potem nie szarpać z tymi opłatami. Więc składacie ofertę na przykład na
175 w czterech czekach. Czyli przyjęte jest tak, że im więcej czeków, tym niestety cena tego mieszkania wzrasta. No tak po prostu jest. Są właściciele, którzy chcą tylko jeden czek, nikt ich więcej nie interesuje, w ogóle nie do negocjacji. Pierwsza rzecz, którą ja robię, jeżeli kontaktuję się z agentem, to się pytam, czy właściciel jest tutaj otwarty na więcej niż jeden, dwa czeki. No to on albo mówi, że nie, tylko jeden lub dwa, nie ma tutaj negocjacji, albo mówi, zapytam i wraca wtedy już z ofertą od właściciela, na przykład, ok, zgodził się, mieszkanie jest za 175, jak zapłacicie tam na przykład 180, no to możecie na przykład w sześciu czekach. No i wtedy takie mieszkanie oglądacie i się decydujecie lub nie. No myślę, że omówiłam tutaj najważniejsze rzeczy, które jako obecnie, aktualnie osoba szukająca mieszkania do wynajęcia zauważyłam i chciałam się z wami tym podzielić. Jeżeli jednak coś tu pominęłam, nasunęły wam się jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu pod filmem. Możecie się też kontaktować bezpośrednio ze mną i na Messengerze, na Instagramie. No wolałabym Messengera albo e-mailem, bo na Instagramie to nie zawsze sprawdzam i mogę z dużym opóźnieniem odczytać tą wiadomość, ale odczytam, na pewno odczytam i na pewno odpowiem. Taką najszybszą formą to będzie albo komentarz pod filmem, albo właśnie dołączenie do grupy na Facebooku pod tą samą nazwą. Linki znajdziecie do wszystkich tych social media w opisie tego filmu, więc zapraszam serdecznie i tam możecie albo zadać pytanie po prostu publicznie na grupie, albo przez Messengera skontaktować się ze mną i wtedy, jeżeli nie wiem, to coś sprawdzę, bo też duże rzeczy dowiaduję się dopiero, kiedy wy zadajecie jakieś pytanie, bo na przykład ja takiej sytuacji nie miałam, taki temat mnie nie dotyczył, ale ponieważ tu jestem, no to mam jakby większą możliwość dowiedzenia się gdzieś tam przez znajomych, jak taka sytuacja wygląda, co tam można polecić, coś poradzić. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy czas dzisiaj wysłuchania i obejrzenia tego odcinka. Cały materiał, który widzicie, to są filmy, które ja nagrałam, będąc właśnie na takim oglądaniu mieszkania. Robiłam to też dlatego, żeby zobaczył mój mąż i syn, bo na niektórych byłam sama, ale też zrobiłam to pod kątem nagrania dla was odcinka, żebyście zobaczyli, jakie są standardy, czym się różnią mieszkania. Więc zobaczcie takie, które są z wyposażoną kuchnią, zobaczcie takie, które nie mają tej kuchni wyposażonej. Oprócz tego zobaczycie jeszcze, co dodatkowo w budynku deweloperzy oferują mieszkańcom, czy jest plac zabaw, czy jest jakiś park. Bo to, no, jak ktoś nie ma dzieci, to w zasadzie nie ma większego znaczenia. Ale z dziećmi, no to no jednak musi być jakaś ta przestrzeń na zewnątrz. A idealnie to i na zewnątrz, i żeby były również klimatyzowane jakieś takie pomieszczenie, gdzie w te najbardziej gorące dni te dzieci jednak mogą się gdzieś razem spotkać i razem spędzić czas i się pobawić. Więc no, każdy ma tam swoje priorytety, ale muszę przyznać, że naprawdę Dubaj tutaj w ofercie ma wszystko, co sobie wymyślicie. To znajdziecie takie miejsca, że to wszystko będzie. No oczywiście, im więcej tych dodatkowych rzeczy na terenie budynku, to oczywiście cena jest wyższa, więc możecie zobaczyć mieszkanie, które kosztuje 100 i metrażowo podobne mieszkanie za 170, więc po co tyle pieniędzy? Ale jak pojedziecie zobaczyć takie mieszkanie i w jakiej ono jest lokalizacji, co jeszcze na terenie budynku się znajduje, to w większości, tak jak ja teraz na bieżąco oglądam, bo my szukamy teraz mieszkania, musimy się wyprowadzić do końca sierpnia. Trzymajcie kciuki, żebyśmy znaleźli. To ja widzę różnicę w tej cenie, naprawdę. Bo koleżanka mi poleciła, a wiesz co, tam w innym osiedlu są też, jest fajny park i mieszkania są o 30-40 tysięcy tańsze. No więc zrobiłam poszukiwania po
skontaktowałam się z agentami i zobaczyliśmy te mieszkania i no, widać różnicę. Raz, że mieszkanie jest jednak mniejsze. Metrażowo no niby to samo, ale układ mieszkania jest tak zrobiony, że na przykład nie ma tyle miejsca na przechowywanie różnych rzeczy. Bo tu w większości mieszkań szafy są wbudowane. Z tego co ja chodzę, to nie było takiego mieszkania, w którym by nie było szaf. Szafy są wbudowane, choćby nawet jedna dwudrzwiowa, ale jest. Więc te mieszkania, które były tańsze, no to dwu-trzydrzwiowa szafa na dwie osoby w sypialni głównej, no to trochę mało. No ja mówię o standardach dubajskich, my się już tu przyzwyczailiśmy, bo ktoś może się w Polsce śmiać, ja też bym się śmiała, bo było inaczej. Trudniej jest się przeprowadzać, jeżeli się wprowadziło, tak jak my, do większego mieszkania i teraz ceny tak wzrosły, że musimy ten metraż przyciąć, a szafy pełne wszystkiego. Więc ktoś się może śmiać, no ale no tak po prostu jest, człowiek się do luksusu szybko przyzwyczaja i jak musi nagle tutaj zmniejszyć metraż, powierzchnię swoją użytkową i przechowywania wszystkich rzeczy, bo przez te 2 lata jednak też kupiliśmy rowery, kupiliśmy deskę na ten padel, jeździmy na offroady, więc też mamy dużo takich sprzętów kempingowych, no też część trzymamy w samochodzie, ale nie wszystko w tym aucie może jeździć ciągle i się tam grzać, więc też to gdzieś trzeba przechowywać, więc tego się nazbierało. Więc ja osobiście, no my tu widzimy tą różnicę w tej cenie. Więc warto pochodzić po tych tańszych, po tych droższych i zobaczyć, czy dla Was rzeczywiście ma to wartość, czy niekoniecznie. Te ostatnie, które oglądaliśmy, one jakbyśmy byli we dwójkę, spokojnie, wystarczyłoby nam. Ale nie ma nic dla Wiktora, on jest wielkim fanem piłki nożnej i codziennie z tą piłką tutaj chodzi. No tutaj wprawdzie też nie za bardzo, nie ma takiej dedykowanej przestrzeni, żeby w piłkę grać gdzieś tam, ale gdzieś tam jednak na placu zabaw w jakimś kącie coś tam grają. No ale ponieważ się przeprowadzamy, no to chcielibyśmy, żeby jednak miał jakąś taką przestrzeń większą, żeby rzeczywiście mógł tam sobie w tą piłkę grać, bo jest wielkim pasjonatem póki co. I to nam tutaj jakby zawęża pole poszukiwań takiego apartamentu. Więc nam tutaj cena wzrosła ze względu na to, że na terenie dookoła tych budynków, w których my szukamy mieszkania, jest przepiękny park. Przepiękny park z miejscami, gdzie jest trawa, takie dosyć spore. No nie ma boisk na piłkę nożną, są na koszykówkę. Na piłkę nożną nie ma tak gdzieś w miejscach publicznych boisk z trawą. Ale są tam takie miejsca, które się nadają, żeby w tą piłkę jednak grać. Więc jeżeli ktoś nie potrzebuje przestrzeni na zewnątrz, typu jeszcze jakieś tam barbecue area, czy basen, czy siłownia, to rzeczywiście 20-30 tysięcy taniej można zapłacić za takie mieszkanie. Ale już jeżeli właśnie już jest jakiś park, jest jakieś takie miejsce, gdzie można sobie posiedzieć czy pospacerować, no to ta cena już wzrasta. Więc tak to wygląda. Wszystkie ceny, które Wam tu podaję, to wszystko, co widzicie na tym filmie, jest bardzo, bardzo aktualne. To jest bardzo świeża sprawa, bo my w dalszym ciągu tego mieszkania szukamy. Jeżeli coś pominęłam, jeżeli Wam się nasunęły jeszcze jakieś pytania, macie jeszcze jakieś uwagi, to proszę, oczywiście piszcie. I ciekawa jestem, bo wiem, że też nie tylko z Polski ludzie oglądają mój vlog, więc ciekawa jestem, jakie są standardy wynajęcia mieszkania tam, gdzie Wy mieszkacie i czy koszty początkowe są podobne, czy na przykład ten procent depozytu jest mniejszy, wyższy. To takie rzeczy indywidualne dla każdego miejsca, dla każdego kraju, więc zapraszam Was tutaj, żebyście się podzielili takimi informacjami, bo fajnie by było wiedzieć, jak to wygląda w innych krajach. Dziękuję Wam bardzo za udział dzisiaj i życzę miłego tygodnia. Zobaczymy się z kolejnym odcinkiem w następną sobotę. Na razie, pa! Jeżeli ktoś z Was docenia i uważa, że rzeczy, o których mówię na moim vlogu, na moim kanale są dla Was wartościowe, to bardzo zachęcam do wzięcia udziału w programie Wspieram Dubaj po mojemu. Za symboliczną kwotę możecie wspierać mój kanał, dzięki czemu algorytm będzie widział, że ludzie oglądający, subskrybenci doceniają i uważają, że jest to kanał wartościowy, który warto promować i taki algorytm zaczyna kanał wrzucać na wyższe zasięgi. Dziękuję
za to, że ze mną jesteście, że się ze mną kontaktujecie, że dajecie znać, że przyjeżdżacie do Dubaju, chcecie się spotkać na miejscu ze mną. Bardzo fajnie, jest to bardzo przyjemne. I co, czekamy na Was w Dubaju. Kto nie może, oglądajcie wirtualne odcinki. Oczywiście cały czas też będą. Czasami będą takie bardziej informacje praktyczne, ale w dalszym ciągu kontynuuję ciekawe miejsca i atrakcje, bo jest ich tutaj cała masa. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejną sobotę. Życzę miłego weekendu, miłego tygodnia.